Siemaneczko, drodzy Luiska. Tym oto pięknym hymnem Sowieckiej Republiki. Żartuję, jakby co, gdyby ktoś nie kumał. Nie sprawdziłem co to jest, więc nie bójcie się, nie obwiniajcie mnie. Jest to gra Workers and Resource Soviet Republic. Jest to gra studia 3D czekajcie, 3D Division. Tak? Jest to gra strategiczno-ekonomiczna, której zadaniem jest rozbudowa fikcyjnego państwa wchodzącego w skład Republiki Radzieckiej. Dlatego, drodzy towarzysze, drodzy bracia, wierni fani mojego kanału, mniejszym ogłaszam wam, że dzięki Papa Stalinowi dostaliśmy kawałek ziemi i utworzymy nową republikę. Niestety u boku, a może niestety u boku Papa Stalina, Związku Radzieckim. Ale utworzymy mały zalążek naszego wielkiego państwa. Państwa, które w przyszłości się będzie rozwijać w dobrobycie i to będzie najmocniejsze, najsilniejsze państwo. Dlatego zapraszam was, drodzy towarzysze, do obejrzenia ziem, jakie dostaliśmy od naszego Papy Stalina. A tak właśnie wyglądają ziemie, które dostaliśmy. Piękne równiny, dużo lasu, piękna rzeka i wspaniałe wzniesienia. Dobra, dosyć gadania. Czas zająć się budową. Tylko, może najpierw, co tu jest? Nie. Jakby co, towarzysze, nie bójcie się, nie martwcie się tym, że... od czego tutaj zacząć? Może najpierw od mieszkań? A jak chciałbym dom postawić? O, mieszkania. Blok z cegły czy co? A od razu postawimy blok z wielkiej płyty, co nie? Zobaczcie, towarzysze, że tak długo trwa stawianie wam mieszkań, ale niestety nie było chętnego, który by chciał... chyba w złą stronę to postawiłem. Pardon. Pardon. W tą stronę to wszystko ma iść. Niestety nie było mnie stać na zatrudnienie urbanisty, więc musicie mi to wybaczyć. Gdyby coś nie było równe, to najmocniej wasz. Przepraszam. Drogi! Gdzie tu są drogi? Dawajcie mi drogi. Boże, co? O, to tym się później zajmiemy. Mieszkania, usługi dla mieszkań. Drogi, dawajcie mi drogi, biedny. A, tu infrastruktura. Jej.
drogę utwardzoną. Jest tutaj coś jak takiego, daj mi prostą drogę. Tego się już nie da. Nie no, nie bądźmy takimi. Dla was, drodzy obywatele, należy się jakaś porządna droga. Na przykład taka, co nie? Tak. Wszystko podłączmy teraz pod tą drogę. Chyba coś nie wyjdzie. Chyba coś nie wychodzi ta droga, co nie? Dobra, usuń mi tę drogę. Już, obywatele, nie bójcie się. Ja tutaj wykombinuję, o co chodzi, o co tu chodzi. Chodniki. Ruble. A, ruble i dolary, okej. Tory, połączenia między fabrykami, ścieżki. A ścieżki! Łe! Krzywe to, ale. Co tam? Nie było mnie niestety stać, drodzy widzowie, na urbanistę, więc wybaczcie, wszystko wasz drogi przywódca buduje. Nie. Nie, co to ma być? Co to ma być? To mi zniszcz. Chyba źle to wszystko zaprojektowałem. Trudno. Dobra, zobaczmy jak to będzie wszystko wyglądać. Aha. Okej. Pardon. Witam was, towarzysze. Po krótkich komplikacjach, mianowicie dowiedziałem się od naszego wspaniałego gospodarza, że te ziemie się nie nadają i mamy zmienić umiejscowienie. W międzyczasie, zanim was tutaj przyniesiono, na tą inny, ale podobny kawałek ziemi, tak, postanowiłem budować wam co nieco małą rezydencję i już wszystko macie gotowe. Macie chodniki, macie drogi, możecie się przemieszczać. Jednak, co my zrobimy? My zrobimy coś lepszego. Zbudujemy wam podobne osiedle do tych, tutaj, o, tu, no. Tu zrobimy wielki plac, między którymi będziecie się przemieszczać od domu do domu. Ale niestety czas przyszło coś na przyszło coś na coś mniej przyjemnego, czyli na trzeba wam zbudować miejsca pracy. Przykro mi. Szkoda, że tu nie ma opisu budynku. Żywność uprawy.
Poszukajmy wam jakiegoś miejsca pod uprawę. Tu fajnie to wygląda, o. To bardzo fajnie wygląda, to miejsce. Między lasami. Typowe pole będzie, co nie? No, dobra, no to jak? Robimy. Żywność, uprawy, duże pole. A, Lipton, rozumiem. Wygładzenie. Ale kasa leci. Poszesz mi te wygładzanie. I teraz... Ej, co to ma być? Kasę zmarnowałem. Ej, co to ma być? Ej, ma mi tu teren obniżać, a nie... Tu macie swoje pola. Tu będziecie mieli. Zobaczcie, że takie to brązowe wszystko. Ale to, wiecie, to wszystko jest dla was, drodzy obywatele, żebyście mieli miejsca pracy. Obróćmy to. Wygładzicie mi to w końcu, czy nie? Bo żywności nie będzie. No. Tu będą średnie takie pola, takie małe, drobniutkie pola. Teraz małe robimy. Jedno małe pole, drugie małe pole. Trzecie małe pole. O super, teraz to drogą wszystko połączymy. Wszystko drogą. Może najpierw pokażę wam, jak to się wspaniale wszystko buduje. To się nijak buduje. I ciągniemy dróżkę. Łączymy teraz to. Albo nie, usuń mi to. Jaki ze mnie urbanista przepiękny. Usuń to, usuń. Patrz. Coś lepszego dla was, obywatele, wymyśliłem. Szup, i teraz. I dopiero teraz łączymy. Jedna dróżka, druga dróżka, trzecia dróżka, czwarta dróżka. Pociągniemy to jeszcze. O! Grubaś teren trzeba, tak? Nie wiem, co żem zrobił, ale coś żem zrobił. Dobra. Tak to by przynajmniej częściowo wyglądało. No i się teraz zajmiemy waszymi domkami. Tak to wygląda. Przyjedźcie, odwiedźcie, zamieszkajcie w naszej pięknej państwie.
zapraszam do Strategikowa, Strategiklandu. Nad nazwą jeszcze pomyślimy, zrobimy demokratyczne głosowania, wybierzemy co jest lepsze, która nazwa. O, mam już pomysł, mam już propozycję, zastanawiajcie się, jak tu przyjedziecie, zrobimy od razu głosowania i się zastanowicie. A teraz wam powiem, zastanówcie się i zapraszam do już prawie gotowego miasta, którego wszyscy możecie się wprowadzić. Stolica. Może najpierw nazwa. Nazwa państwa Strategikland, a stolica Strategikowa. A teraz zapraszam do przemyślania i za niedługo się widzimy i wam już powiem, kiedy możecie się wprowadzać. Siemeczko, towarzysze! Witam was już 4 marca. Pamiętacie, zaczęliśmy 1 stycznia 1917 roku, a dzisiaj mamy 4 marca i spójrzcie, jak ta nasza stolica naszego nowego państwa się rozwinęła. Spójrzcie tylko, jaki piękny plac. Piękny park. Piękne domki z blok z wielkiej płyty. Patrzcie, niedaleko są parkingi, co prawda puste, bo jeszcze nikomu nie chce, każdy woli jeździć na rowerach. Niedaleko macie szkółki, akademiki, jedna akademia, druga akademia, macie też tutaj uniwersytet medyczny nawet. Niedaleko też macie, proszę, politechnikę. Oj, tylko obrócę i wam pokażę. O, proszę, o. Widzicie? Piękny budyneczek. Tu niedaleko Politechniki mamy fabrykę samochodów i produkujemy Wuburgi 353. Proszę, tak wygląda wielka fabryka samochodów. Co prawda jeszcze nie ma pracowników, więc no nie pracuje. Fabryka chemiczna, tworzyw sztucznych. Mamy tutaj zakłady odzieżowe, fabrykę odzieżową, a tu niedaleko farmy powstały, mamy farmę. To właśnie ona dostarcza nam żywność dla naszej stolicy. Mamy zagrody, hodowlę zwierząt, magazyn mięsa, rzeźnie nawet mamy, więc o mięso nie trzeba się martwić. Wcale. Magazyn zboża, wow. Dobra, a przejdźmy, co w mieście mamy, co w naszej głównej stolicy, niedaleko parku. A proszę, zobaczcie, stacja telewizyjna, och, jaka piękność. I to postawione dzięki wam. Spójrzcie, o. I dla was, dzięki wam i dla was. Tu niedaleko jest rozgłośnia radiowa, abyście mogli słyszeć, jak do was będę przemawiał już za niedługo. No, a niedaleko rozgłośni siedziba partii komunistycznej. Co prawda komunistycznej, ale... Nie bójcie się, to jest czysta demokracja. Każdy z was będzie głosował. Czerwona gwiazda dla naszego papy Stalina. Niedaleko parku macie też boisko do gry w nogi. A jak ktoś nie lubi nogi, no to kort tenisa. Oczywiście zadbałem też o remizy strażackie, o wozy, więc spokojnie, nie musicie się martwić. Szpital również jest postawiony. No i urząd miasta, gdyby ktoś chciał kupić nową nieruchomość i wiecie, i takie tam. Spożywczak oczywiście musi być. A co to jest właśnie za firma? Logo koszyk, okej. Niedaleko macie miejsca pracy też, no oprócz tam tej przemysłowej, też macie tutaj taką ręczną pracę, można powiedzieć. Ścinkę, wycinkę drzew. No i też niedaleko kolejna taka mała osadeczka górnicza, kopalniana powstała, więc mamy też tutaj duży skup materiałów sypki, zakład przeróbki kruszywa. Mamy kamieniołom, jeden, drugi, dobrobyt, domki mamy, co mamy też? Remizę strażacką, żeby tutaj nic się nie działo.
Wykupujmy to. Kupmy. Proszę bardzo. Więc jak widzicie, kraj rozwija. A i też mamy własną rafinerię. Ropę własną mamy. Widzicie? Ropa już się zbiera. Paliwa, ropy już powoli. Wszystko się dzieje. Już za niedługo. Tutaj ładnie kiwą pracuje, zbiera, super. Przeładunkowa ropy, a spokojnie. Wszystko tu zaraz ruszy, tylko ludzie muszą iść, zacząć chętnie. Trzeba troszeczkę ludzi tutaj podłuczyć i takie tam, więc spokojnie, zaraz to wszystko będzie pracować. Macie, zapraszam do mojej stolicy, do Strategikoła, Strategiklandzie. I też za niedługo otworzymy drogi na świat z innymi miastami. I potem tylko zostaje globalny handel, globalna ekonomia, abyśmy się mogli bardziej rozwijać. A więc co, zapraszam. I nie zapomnijcie, że to dzięki Papy Stalinowi i oczywiście 3 Division. Tak? Mamy możliwość... Macie możliwość poznania mojej stolicy w moim państwie. Więc ja powiem tak, giereczka spoko, taki kolejny city builder. I co bym można jeszcze powiedzieć? Do City Skylines czy SimCity to się dużo to ma, tak? Ale gierka jak na nowo powstały produkt, małą firmę, małe studio, fajnie zrobiona. Fajny w ogóle koncept, żeby to umieścić w czasach Republiki Sowieckiej, Związku Radzieckiego, więc spoko, mi to odpowiada. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, proszę bardzo, macie idealny city builder w świecie Związku Radzieckiego, w czasach Związku Radzieckiego. Tak? I to, co najbardziej mi się podoba, to jeszcze muzyczka. No i oczywiście nie zapomniałem, jakby ktoś chciał iść kupić sobie coś, no to proszę bardzo, macie dom handlowy, więc nikomu nic tu nie przeszkadza, od wyboru do koloru. Ale ten park mi się podoba. No, jakby ktoś chciał gasić swoje pragnienie, to też w parku macie bar, nie? O wszystkim pamiętałem, nie? O wszystkim pamiętałem, spokojnie. Więc jeszcze raz, a teraz tak na poważnie. Fajny city builder, fajny pomysł, fajny koncept w ogóle, żeby tu umiejscowić w czasach Związku Radzieckiego. Mała jest duża komplikacja, bo samemu trzeba domyśleć się, co z czym połączyć, co gdzie będzie pracować, ale jest oczywiście poradnik. Tutaj pytania, odpowiedzi, spoko. To jest fajne, to jest na plus. No. Można stracić troszeczkę czasu. Taki zabijacz nudy. Nie powiem, że nie. Fajna giereczka, jeszcze raz to powtórzę. Zachęcam do kupienia. Może ktoś się zapyta, czy będę to ogrywał. Nie. Chyba, że wejdą streamy na mój kanał, no to wtedy tak. Ale tak to nie. Na mnie fajna giereczka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie wiem, na żywioł to robiłem, tak? Żywioł to robiłem. Nie miałem żadnego scenariusza przygotowanego. Może mąd, może nie. A jeszcze wam pokażę, jak to wygląda w nocy. Ale soundtrack, muzyka jest świetna. Ona mi się podoba, nie? Będzie ta noc, czy nie? No i troszeczkę mi kasa spada, bo jestem niewydajny. Jak widzicie, tam w domu handlowym mało towarów jest. Ale nawet, że chłopaki pracują. Jak na złość nie chcę noc wskoczyć, nie? No to no, nocy wam chyba nie pokażę.
więc ja się z wami pożegnam. I oczywiście na zakończenie też tutaj muzyczka jest, nie? Zbiory nam się kończą, ludziska. I jakie bogactwo! 2,5, 2,7 zebrane. Super, kolejne. O, noc się zbliża. Muzyczka spokojnieje. No to chyba już będzie trzeba się żegnać, nie? O! Już, no, nareszcie moja noc, to wam pokażę, jak to wygląda. Proszę, a tak wygląda to z daleka. Pięknie oświetlona stolica. No, dobra. Ja się z wami żegnam. Hej, cześć i czołem. Więc ja polecam tą grę. Spoko giereczka, przyjemna. Można się pośmiać, można się pobawić. Można zabić sobie czas. To nie? Więc tym oto pięknym akcentem, piękną rekomendacją i pięknym soundtrackiem. Się z wami żegnam. Hej, cześć i czołem. Narka. Na razie, towarzysze. Jak się tam to zwie.